Zatem witam w mojej niespodziance dla was wszystkich. Z tej strony Kapelusznik i chciałbym was zaprosić na eksperymentalny materiał o omówieniu rozdziału z Kingdoma. Oczywiście razem z Amatornem. Jeżeli materiał się dobrze przyjmie i będziecie chcieli więcej, to razem z Amatornem będziemy produkować no po prostu więcej tego typu materiałów, czy nawet jakąś publicystykę. I też nie nastawiajcie się, że filmy z Kingdoma będą się pojawiać jakoś często, ponieważ wymagają one dopracowania. Kingdom jest mangą historyczną, więc nie chciałbym, żeby gdzieś w nagraniu ja walnę spoiler historyczny odbiorcom nieznających właśnie historii zjednoczenia Chin. A po drugie też nie chciałbym popełnić jakiejś gafy historycznej przez wprowadzenie ludzi w błąd. I zazwyczaj takie omówienie będzie obejmowało kilka rozdziałów. Tym razem wyjątkowo będzie to jeden rozdział, ale zostanie też tutaj zawarte w wykonaniu Amatorna skrót wydarzeń po anime, czyli od 5 sezonu anime do 803 rozdziału mangi. Także mówię, będą tutaj grube spoilery z całego Kingdoma. No i to chyba tyle z ogłoszeń parafialnych. Zapraszam do oglądania. Najpierw jednak wypada przybliżyć chociaż część wydarzeń po zakończeniu ostatniego sezonu anime, więc naprawdę w wielkim skrócie opowiemy o tych 300 rozdziałach, tak więc dla tych, którzy nie chcą znać spoilerów, to ostatnie ostrzeżenie. No i przy okazji przepraszam, jeśli wypowiadane przeze mnie nazwy będą niepoprawne. Nie znam do końca chińskiego. No więc tak, zaczynamy od inwazji na zachodnie Zao. Naprawdę monstrualnego Arcin po bitwie z Kokuyon ma otwartą drogę właśnie na zachodnie Zao. W szczególności na miasto Gyou, będące bezpośrednio na południe od Katan, stolicy Zao. Chin planuje zaatakować armią liczącą 200 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że będą mieli ogromne problemy z zaopatrzeniem tego wojska. W skład tej armii wchodzi Shin, natomiast dowódcą są Ousen, Kanki i Yotanba. Ciekawostek, od teraz Shin posługuje się glewią Okiego, tą glewią, która została mu przekazana w pierwszym sezonie anime. Armia Chin w celu oszukania szpiegów Zao zmienia kierunek swojego marszu i podąża do Red Subi, zdobywając je. Jednak teraz jest na terenie wroga, pozbawiona zaopatrzenia, więc toczy prawdziwą walkę z czasem. Następnie Chin opuszcza Red Subi i kieruje się w stronę Gyou. Ousen, wiedząc, że Gyou jest twierdzą nie do zdobycia, atakuje pomniejsze miejscowości na drodze, przez co tworzy falę uchodźców, która znajduje schronienie właśnie w Gyou. Przez co teraz nie tylko armia Chin boryka się z problemem zapasów, ale i samo miasto. W tym czasie Yotanba oddziela się od reszty armii, by wraz ze swoimi siłami zabezpieczyć i zaatakować lewą flankę formującej się kontrarmii Zao. Armia Kankiego pozostaje pod Gyou, oblegając je, natomiast Ousen wraz z Shinem wyruszają na spotkanie Ryboku. Kulminacją tej kampanii są dwie równolegle przeprowadzone bitwy. Ryoujou, w której Yotanba wraz z generałem Hekim pokonuje dwukrotnie większe siły Zao, zmuszając je do wycofania. Decydującą jest ta druga bitwa na równinach Shukai, w której to Ryboku zostaje pokonany przez taktyczny geniusz Ousena, natomiast Shinowi udaje się zabić Houkena, jednego z trzech wielkich dewów Zao. Ogólnie sama bitwa ma wymiar jeszcze bardziej epicki niż całej wojny z koalicją chociażby. A Shin nawet na krótką chwilę umiera, jednak dzięki Kyokai, która sprowadza go z zaświatów, przetrwał. Po przegranej bitwie Ryboku zostaje aresztowany i zabrany przez Straż Królewską Zao. Tymczasem w samym Gyou, które jest oblegane przez Kankiego spłynę Spichlerze, przez agentów, jaki nasz kochany bandyta wpuścił do miasta, mieszając ich z falą uchodźców. W końcu bramy Gyou otwierają się przed powracającym z bitwy Ousenem, przez zbuntowanych i wygłodzonych uchodźców. Jednak zdobycie Gyou nie rozwiązuje problemów zaopatrzenia Chin i kiedy już są na skraju wygłodzenia, przybywa zaopatrzenie przewiezione na statkach z Chi. Oczywiście za odpowiednią opłatą. Z kolei z Chin wyrusza już to kolejna, właściwie to czwarta armia pod wodzą Tou, dzięki czemu Chin udaje się zabezpieczyć całe zachodnie Zao i na tym kończy się ta kampania. Same Zao pogrąża się w kryzysie, wraz ze śmiercią swojego króla i licznych przepychanych dworsk między zwolennikami Ryboku a frakcją royalistów. Samemu Ryboku grozi egzekucja. Sytuację tą wykorzystuje Chin, posuwając front na północ w bitwie pod Eikyu, gdzie Kanki pokonuje generała Zao Ryuhaku. Powraca także siostra Kyokai, która się z nią godzi. W międzyczasie na dalekim południu Chin podbija wraz z mobu istotny zamek w Chu i przekazuje go Wei w zamian za 3-letni rozejm, który pozwala rozwiązać część sił z frontu z Wei na Zao. Jednak właśnie wtedy Ryboku udaje się
uciec z aresztu i konsoliduje siły Zhao na północy. Tak dochodzi do bitwy pod Gian, w której armia Qin pod dowództwem Kankiego, w której bierze udział tam też sam Xin, doznaje druzgocącej porażki i ginie sam Kanki, a także jego świta. Armia Xina, której udało się przeżyć, musi nieco wylizać rany i w tym czasie Kyokai wyznaje Xinowi miłość, przez co obiecują sobie, że poślubią się, jak podbiją całe Chiny. Jakie to romantyczne. Nieco mniej romantyczne jest to, że Qin wysyła kolejną armię, tym razem pod dowództwem Ousena, by raz na zawsze rozprawić się z Riboku, do którego dołącza Xin, w sensie do Ousena. Tak dochodzi do bitwy pod Hango i tym razem też dostali mocny oklep, także przeżywają jedynie Ousen, paru jego przybocznych i jednostka Xina. W bitwach pod Gian i Hango ginie łącznie 30 tysięcy osób, co powoduje zakłopotanie w kierownictwie Qin, ponieważ w tym tempie nie wystarczy im ani czasu, ani ludzi do zdobycia Chin. A co dopiero to początek problemów, bo niedługo ma się zakończyć rozejm z Wei. Większość doradców jest zdania, że trzeba porzucić marzenie zjednoczenia Chin. Jednak Shou Hekin, główny strateg Qin, po wielu dniach analiz i próby rozwiązania problemów dochodzi do tego, że jeśli jakkolwiek król Eisen będzie chciał zjednoczyć Chiny, musi wdrożyć 3 reformy. Skutkiem tych reform jest masowy spis ludności w całym kraju Qinów. Początek rozdziału zaczyna się od ciężkiej pracy urzędniczej i trwającej reformy wprowadzonej przez Shou Heikuna. Boże, jak ciężko wymawia się jego imię. Polegającej na masowym spisie ludności, żeby uzupełnić straty wojskowe spowodowane porażkami w Zhao, czy tam Chao. Generalnie powszechny spis ludności okazuje się wielkim sukcesem. W dalszej części rozdziału komentator nas informuje, że zaczyna się 16 rok panowania Eiseia. Rok, w którym armię Queen zaatakują Han. Dowiadujemy się przy okazji, że Rei, córka Seja, ma już 8 lat. Następnie przechodzimy już do wczesnej wiosny, gdzie Xin z Kyokai i Ten wchodzą do obozu wojskowego Tou, który jest głową kampanii wobec Han. Xin na starcie jest oskarżany o spóźnienie na naradę i generalnie generałowie od Tou, czyli dawni podwładni Ukiego, nadal go oskarżają o bycie niedojrzałym, ale sytuacja szybko uległa uspokojeniu. W dalszej części narady Tou informuje zebranych, że jest kilka dni po spotkaniu z Shou Heikunem i informuje ich, że w tym roku uderzą w Han. I dzięki reformie spisu rodzinnego, na koniec tego lata Queen zbierze 200-tysięczną armię, która wzmocni armię Xina i Hona, a dokładniej Ohona, czyli syna Ousena. I to są dwa filary reform, które zaplanował szef armii. I mają one na celu wzmocnić trzeci filar. No a trzecim filarem jest zniszczenie Han, aczkolwiek jest to tylko zalążek większego planu, którym jest pozyskanie ziemi, złota i ludzi z kraju Han w celu pokonania Riboku oraz zniszczeniu Chao. Xin komentuje sytuację, że to nie będzie takie proste. Samo pokonanie Han będzie dużym wyzwaniem, z czym Tou się zgadza. Następnie jeden z byłych generałów Aukiego mówi, że Han może i jest najsłabszym i najmniejszym królestwem z 7 pozostałych, aczkolwiek istnieje dobry powód, dlaczego Han jeszcze istnieje. Mówi, że jeśli Queen podejmie próbę zniszczenia Hanów, to Wei oraz Chao pójdą im z pomocą. Następnie ten dodaje, że jeśli Han stanie się terytorium Queenów, to będzie to dobra baza wypadowa do podbicia Wei oraz Chao. Więc zatem nawet jeśli Chao nie dzieli bezpośredniej granicy z Hanami, to nie mogą sobie pozwolić na ich utratę. I dlatego wojska Hona oraz Moutena będą rozciągnięte na granicy tych państw, czyli Wei i Chao. A w tym czasie armia Tou razem z Xinem musi podbić Han. Więc jak stwierdza dalej Tou, mają 2 lata na podbój Hanów, inaczej marzenie o zjednoczeniu Chin przepadnie, ponieważ Queen czy Xin już zwyczajnie nie będzie miało środków, by rzucić dalsze wyzwanie Chao i reszcie Chin. Zaznaczając przy tym, że podbój Han musi się odbyć przy jak najmniejszych stratach. I to jest prawdziwe znaczenie trzeciego filaru. W związku z tym wszystkim ludzie w sobie zaczynają wątpić w podbój Han, więc ten pyta, jaki konkretnie Shou Heikun ma plan na podbicie Hanów. Na co Tou odpowiada, że ma wiarę w nich, czym dziwi uczestników narady. Tou też mówi o wykorzystaniu mądrości zebranych tutaj generałów, przy czym Rokuomi prawdopodobnie zostanie oddelegowany do zaplanowania podbój
uboju samej stolicy państwa Han, gdyż był uczestnikiem misji dyplomatycznej i widział samą stolicę. Przy czym wszystkim na koniec rozdziału wszyscy zwracają uwagę na Kyokai, ponieważ okazuje się, że posiada jakiś tam plan na podbój Han, bo stricte nikt inny nie miał na to pomysłu. I tym kończymy rozdział. Stricte nikt nie miał pomysłu na podbój całego kraju, ale nie stolicy, bo już tam było widać, że coś im w głowie zaświtało, jak stolicę zająć. Ale to już mój taki wniosek. Generalnie rozdział nam obu, mi i Amaternowi, bardzo się podobał. Nasza wspólna jego ocena to 8 na 10. Bardzo fajnie się czytało całą naradę wojenną przed inwazją, która podsumowuje obecną, no, ciężką sytuację dla Shin. Cieszy mnie też, że autor Kingdoma nadal potrafi zaskoczyć, szczególnie dając możliwości rozwoju także starszym postaciom, takim jak Kyokai, która tutaj wymyśli prawdopodobnie plan podboju całego państwa Han. Dobrze także, że tempo serii zaczyna przyspieszać, nie stoimy w miejscu i bardzo szybko przeszliśmy od porażki z Chao do szybkich reform wojskowych i planu podbicia innego kraju, który jest częścią jeszcze większego planu. Przed autorem Kingdoma jeszcze naprawdę kawał historii i Chin do pokazania, także szybkie obecne tempo w serii i niemarnowanie czasu to duży plus. Mnie osobiście ekscytuje też fakt, że dawna ekipa Okiego wreszcie będzie miała szansę się popisać. Do tej pory w serii było ich bardzo mało, a jednym z nielicznych, który błyszczał, był generał Tou. Reszta robiła w zasadzie za tło. I tylko przy arku z koalicją się trochę popisali. Fajnym aspektem jest również fakt, że dostajemy widok tego, jak ten czas upływa w serii. Choćby przypadek córki Eiseia. Ma już 8 lat. Ale jeszcze lepszym aspektem jest to, że wreszcie wyrwaliśmy się od Chao i skupimy się na innym kraju. Tak naprawdę już miałem dość Chao i Ryboku w serii, było ich za dużo. No ja znam historię zjednoczenia Chin i będzie jeszcze ich sporo. No ale wreszcie pora, by inne postacie z innych krajów zabłyszczały. Zwłaszcza, że Han za dużo w serii do tej pory nie było. Jedyny raz w akcji, kiedy ich widzieliśmy, to było w czasie koalicji przeciwko państwa Shin. Także to chyba tyle ode mnie. Ja byłem Kapelusznik, ze mną był w nagraniu Amatorn. Piszcie, co sądzicie i na razie.